taka no, niemalże rodzinna atmosfera, są Kalisjana i większość naszych gości, przed którymi tutaj się mocno musiałam spinać, wyjechało. Zostaliśmy w takim bardzo swoim gronie. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja chciałam wytłumaczyć Wiktora z jego pomyłek. On jest profesjonalistą, pomyłki mu się nie zdarzają. Po prostu nie miał wydrukowanej kartki, czytał z komórki. I tylko dlatego ta szkoła. Nie, chciałam go tylko usprawiedliwić. Tak, wyglądało bardzo profesjonalnie. Poprosiłabym na scenę Beatę Wicenciak, z którą będę prowadzić dzisiejsze 3 panele. Nie wiemy, od czego zacząć. Może ja tylko 3 słowa powiem o takiej eksplozji tegorocznej. Szanowni Państwo, Anetka w tym roku 3 książki wydała. Monografię Adama Asnyka, 16 tom w serii Kaliszanin na zamówienie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk profesora Krzysztofa Walczaka. Druga książka to tom poezji In Tenebris i trzecia, która jest chyba najbardziej oczekiwaną, to bajki. Bajki, których dzisiaj zobaczyć nie możemy, ale widzieliśmy już, mamy tutaj zapowiedź na ekranie, cudowne. Skąd ta eksplozja, Anetko? Znaczy, najpierw Państwa przeproszę bardzo za te 3 książki, bo ja się tego głęboko wstydzę, ale nie ma w tym właściwie ani mojej winy, ani zasługi, bo wszystkie te rzeczy to są takie rzeczy, nad którymi pracowałam długo. Asnykowi właściwie jestem wierna, chociaż to może nie jest dobre słowo, od no, więcej niż 20 lat już. Bajki leżą ze 3 lata w komputerze, 2 lata temu już na festiwalu, 6 festiwalu Wandy Karczewskiej były czytane. A wiersze zbierały się też parę ładnych lat, tam w tym tomiku nie ma wierszy nowych, to są wszystko stare rzeczy. I akurat no, tak się stało nieszczęśliwie, że wszystkie te wątki pokończyły się w tym roku. No taki układ gwiazd i dlatego są 3. Chyba tak się nie powinno robić, myślę, ale no, skoro już tak się stało, no to też nie było sensu się bronić przed tym. To no, w takim razie zaczynamy się pogrążać in tenebris Anety Kolańczyk. Mary Poppins myśli o śmierci. Bieszczadzkie anioły pogubiły skrzydła. To znak nadchodzącej jesieni. Odtąd trzeba uważniej zaglądać pod liście łopianu, szukać innych znaków, zadbać o szczegóły, na przykład o wybór drewna. Wierzę starym kobietom, więc chcę modrzewiowe, wyłożone pluszem, żadnych kwiatów, wiązanek i wieńców, żadnej mszy. Niech mi grają czardasza, niech tańczą cyganie, niech atramentowa śpiewa. Nie strasz, od dawna się nie boję. Zawsze ilekroć tu wracam, próbuję opanować wzruszenie. Na wszelki wypadek omijam zakłady fryzjerskie. Jakaś cyganka na rynku w Kazimierzu wspomniała coś o wyjątkowo długiej linii. Nie pamiętam, czy wspomniała również skorupiaka, który żyje we mnie od 13 lat. W tym roku też będę w Lublinie. Pójdę o włos dalej. Przede mną krajobraz, za mną zielony szlak, życie bez tarczycy jest prawie normalne.
trochę bardziej się męczę, może trochę częściej płaczę. Poza tym robię zdjęcia. To mój nowy sposób na nieśmiertelność słowa. Są zbyt wieloznaczne, zbyt łatwo oddają się wierszom. Wolę omszałe kamienie, spróchniałe drzewa, drogi prowadzące donikąd. Znikanie zaczyna się powoli. Ktoś przemilczał nazwisko. Ktoś minął na ulicy. Od tej pory będzie coraz łatwiej. Można już szukać pajęczych sieci. Coraz grubsza warstwa pudru. Moja maska przedśmiertna. Konstancin niewiele się zmienił. Stara willa nadal stoi pusta. Podobno jest na sprzedaż. Któraś z nas będzie pierwsza. Trudno mi powiedzieć, jak bardzo prawdziwe są słowa: pora umierać. Kot ma na imię Polikarp. To może być jakiś omen. Może on wie coś, co ja przeczuwam, ale boję się mówić o tym głośno w budynku. Obok wesele, znane dźwięki tanga i panie proszą do tańca. Klatka ma numer 1068. Pani doktor o twarzy Marii Curie i sercu doktora Mengele jutro zdetonuje bombę. O 4 nad ranem zbudzi mnie hałas miasta, bo tam, za murem, wciąż jeszcze jest miasto i będzie. W 45. odbiciu zobaczyłam coś, czego nie widziałam wcześniej. Ptaki, strażnicy ciemności od dawna czuwają nad snem, kołują nad głową, czasem budzą się w miejscu, którego nie znam, a które wraca od dzieciństwa. Może to moje niebo, objawione, zanim rozdziobią mnie kruki, wrony. Rzeknę słówko pomiędzy. Proszę Państwa, to chyba najtrudniejsze spotkanie dla mnie. Nie tylko z powodu tego, że niedziela, trzeci dzień i mam po ludzku prawo być troszkę zmęczona, ale siedzi przy mnie moja najbliższa przyjaciółka, osoba, której pisanie rodziło się na moich oczach, której towarzyszyłam od samego początku w powstawaniu tych wierszy i której pisanie jest, mogę powiedzieć, mi bardzo blisko przy skórze. Jest mi ciężko podejść do tego w sposób, powiedziałabym tutaj nomenklaturą wiktorową, profesjonalny. Miałam ten zaszczyt, że pisałam posłowie do twojej pierwszej książki, Anetko. Tak było. Tak było. Ta książka, twierdzisz, rodzi się z przypadku, rodzi się jakby tak przy okazji i tak naprawdę nie masz w niej udziału. A usłyszeliśmy przed chwileczką wiersz tak naprawdę wstrząsający. Myślę, że ktokolwiek cię zna i te wątki rozpoznał, jest świadomy, że dotykasz tutaj czegoś absolutnie, tak jak tytuł książki wskazuje, w ciemności. Jak to jest, że budujesz takie frazy, robisz to tak bardzo przy okazji, w sposób niewymuszony, co już wiemy, bo tak po prostu mówisz, napisał mi się wiersz, a gdzieś tam w komputerze leży, a Czarek chce wydać, to ja mu może wyślę, a może mu nie wyślę, a to przy okazji może, a wydał książkę. To, proszę Państwa, to naprawdę tak brzmiało. Aneta nie przywiązywała do tej książki absolutnie wagi, a ja nie wiem jak Państwo, ale ja przy tym wierszu ledwo poradziłam sobie z emocjami, słyszałam go po raz pierwszy, zresztą w wykonaniu, które zawsze mnie porusza, czyli Beaty Wicenciak. Co to jest z tą książką? Jak to się stało? Tak naprawdę. Tak naprawdę to rzeczywiście jest tak, że te wiersze w tej książce są wierszami, które z jakiegoś powodu nie mieściły się wreszcie, czy nie mieściły się w pozostałych. Może poza pierwszą, debiutancką, która też była książką złożoną z wierszy różnych, to znaczy ona nie była pomyślana, nie była książką poetycką, tylko bardziej właśnie tomikiem wierszy różnych. Ale tam tych wierszy jeszcze nie było wtedy. Ja się rodziłam jako poetka i wtedy przede wszystkim przepracowywałam traumy z dzieciństwa. Natomiast w tej książce są wiersze, które nie weszły, nie mogły wejść ani do drugiej, ani do trzeciej książki, dlatego że tamte tomiki poprzednie były już tomikami mocno ułożonymi, pomyślanymi w jakiś konkretny sposób.
Ale to nie znaczy, że te traumy, jak już się skończyło dzieciństwo, to skończyło się wszystko, bo oczywiście cały czas coś się dzieje. No i tutaj akurat jest ten wiersz, który przeczytała Beata, to są moje zmagania z rakiem, no bo ja jestem onkologiczna rzeczywiście już w tej chwili od 14 lat i co jakiś czas on się odzywa, w związku z czym no, trudno jest nie myśleć o tym i trudno jest też tej śmierci nie oswajać. Nie wiem kiedy i nie wiem w którym momencie, ja naprawdę nie jestem w stanie tego momentu złapać, zaczęła mówić za mnie Mary Poppins. Dlaczego ona akurat, to też, jeśli będzie taka potrzeba, powiem. I to ona przejęła to, co ja może chciałam powiedzieć, a o czym nie bardzo umiałam, a wkładając to w jej usta było mi po prostu łatwiej. Dwa wiersze są też tam takie, które nie mają tego tytułu, to znaczy Mary Poppins nie mówi. Jeden to jest wiersz chyba najbardziej osobisty i dla mnie najtrudniejszy, ponieważ to jest wiersz właściwie pisany przez 10 lat od momentu, kiedy zostaliśmy z mężem, rodzicami adopcyjnymi dwójki bliźniąt, do momentu, kiedy oni skończyli 3 lata temu 18 lat. Wiersz jest dla mnie tak osobisty, że ja no nie byłabym go w stanie przeczytać Państwu. Nie wiem, czy ktokolwiek da radę. Da radę, ponieważ właśnie otworzyłyśmy na tej stronie. Natomiast to jest ten głos, który mi powiedział, że może powinnam pomyśleć właśnie, żeby ta książka jednak powstała. Proszę Państwa, poproszę Beatę o przeczytanie tego wiersza. Jesteśmy świadkami bardzo ciekawego tekstu. Rzeczywiście rodził się 10 lat. Jeśli Beatko dasz radę, to proszę. Spróbuję, proszę Państwa, chociaż kiedy pierwszy raz wzięłam ten tomik Anety do ręki, to powiedziałam jej, nie mogę czytać tych wierszy, bo płaczełem. To takie nasze określenie. I to jest jedyny wiersz, który chciałam na dzisiaj przygotować i nawet rano otworzyłam książkę, żeby przeczytać, ale nie dotrwałam do końca. Zobaczymy. Wiersz, który pisał się dekadę. Syn. 28 sierpnia. Upał i daleka droga. Nowy dom, nowa szkoła, nowe nazwisko. Z tym najłatwiej sobie poradzić. Słowa mama i tata brzmią naturalnie. Gorzej zresztą. Ubranka złożone w kostkę, ulubiony miś pilnuje porządku. Tak nauczyła ciocia Ania. I jeszcze tego, że trzeba się starać. Nie grymasić przy jedzeniu, nie robić na złość bratu, nie płakać. Przede wszystkim nie płakać. To bardzo trudne. Nowi rodzice są nerwowi, pewnie też się boją. Dobrze, że jest brat. Razem łatwiej nie rozumieć. Łatwiej nie stawiać pytań i patrzeć tylko przed siebie. Płodowy zespół alkoholowy, zaburzenia procesów poznawczych, trudności z przestrzeganiem norm, podporządkowaniem się, chwiejność emocjonalna, brak refleksji, niezdolność wyciągania wniosków, zaburzenia przywiązania, często skutkujące zachowaniami agresywnymi. Przebiję mur głową, ręką, nogą. Będę uderzał do skutku. Ból poczuję później, kiedy pani pedagog każe mi tłumaczyć, że ma prawo się nie udać. Co ona wie, głupia? Wczoraj umiałem tę cholerną tabliczkę mnożenia. Umiałem ją na wyrywki. Obca pani, którą nazywamy mamą, często się złości. Tata jest duży i łagodny. Mieszkamy w domu z ogrodem. Mamy psa, kota, babcię i dziadka. Mamy też kolegów. Wczoraj jeden z nich powiedział, że jak będziemy niegrzeczni, rodzice wymienią nas na inne dziecko. Podobno tak wolno. Nie wiem, co wolno, a czego nie. Dlaczego kopnąłem go z całej siły w brzuch? Rozpłakał się. To dobrze. Dzisiaj tata powiedział, że umarła nasza mama. Nic nas to nie obchodzi. Nie chcemy jechać na pogrzeb.
mamy już inną mamę. Czyta nam przed zaśnięciem Harry'ego Pottera i rosyjskie baśnie. Tamtej nie pamiętam, więc pomodlę się za anonimową alkoholiczkę. W trzeciej klasie zrobiłem duże postępy w nauce i dostałem książkę o panu samochodziku. Przeczytałem ją sam. Mój brat bardzo się stara. Coraz rzadziej uderza głową w ścianę. Nie wiem, kiedy staliśmy się rodziną. 10 lat temu trudno było przewidzieć cokolwiek. Każdy scenariusz był możliwy, każdy tak samo niepewny. Tamte sprawy to wciąż temat tabu i niech tak zostanie. 7 listopada skończymy 18 lat. W dokumentach Łódzkiego Domu Dziecka czyjaś ręka zapisze udana adopcja. Matka moich synów ma nazwisko gwiazdy filmowej i brak perspektyw na normalne życie. Dlatego coraz więcej piję. Wódka mi szkodzi, więc muszę na trzeźwo mierzyć się z myślą. Nigdy nie lubiłam zabawy w dom. Moi synowie mają 7 lat, rozumieją. W tej grze są tylko przegrani. Pewnie dlatego zaklinają rzeczywistość. Słowa mama, tata brzmią naturalnie, ale na tym rozmowa się kończy. Jeszcze tylko bagaż, plastikowa miseczka, kubek, ulubiony miś i drzewa i drzwi zatrzaskują się z hukiem. Tabliczka mnożenia nie daje się zapamiętać. Czytam, co tylko mogę o płodowym zespole alkoholowym i już wiem, mogło być znacznie gorzej. Zbyt często puszczają mi nerwy. Boję się swojego strachu. Jestem bezradna wobec napadu histerii, nie umiem pomóc synowi, ale umiem czekać. Pozwala mi na pocałunek w głowę, nie pozwala się przytulić. Między nami stół, drugi kraniec odległy. Najtrudniej powiedzieć wprost, dzisiaj umarła wasza mama, ale tylko tak da się opanować lęk. Co dalej, skoro dotyk i jakakolwiek czułość są niemożliwe? Nie można też najmniejszym gestem okazać słabości, dlatego wbijam paznokcie głęboko w skórę. Nie drgnie żaden mięsień, kiedy usłyszę, nic nas to nie obchodzi. Poznawanie zaczynamy od łąki za domem, potem świat staje się coraz większy i coraz trudniej zapamiętać nazwy miast mijanych po drodze. Wędrujemy, bo tylko tak możliwy jest powrót, własne miejsce i wiara w dom. Milczymy o tamtych sprawach. I tak już zostanie. Rozmawiamy o innych i tak jest dobrze. 10 lat to za mało, by dopisać zakończenie. Ale wystarczy, by wiedzieć, jesteśmy rodziną. To jest, proszę Państwa, poemat. To nie jest wiersz, to jest poemat, który pisał się 10 lat i myślę, że z tym poematem Państwa zostawię. I tę książkę, jeśli chcecie poznać, oczywiście jest to możliwe już w zaciszu domowym, bo myślę, że nie ma potrzeby bardziej Państwa zachęcać, jeśli przekonałyśmy tymi wierszami, to się bardzo, bardzo cieszę. Agnieszko, Anetko, gratuluję Ci tej książki bardzo i przepraszam, ale na tym tę książkę chciałabym zakończyć. Beatko, jeśli coś chcesz dodać. Ja bardzo się cieszę, że w tej książce jest także poemat Zimno mi, Mario, coraz zimniej. Poemat poświęcony Marii Dąbrowskiej. Drugi obok Adama, Snyka najbliższej mi, Kaliszance. Tak. Ale ponieważ nie możemy w takim nastroju, który no nie jest jakimś, powiedziałabym, nie jest to erupcja wesołości, Państwa zostawić, to teraz chciałabym zejść z tej sceny i wpuścić tutaj Annę Sitę, którą pięknie zapowiedział Wiktor z komórki. I jest to
Ilustratorka bajek Anety Kolańczyk, na które tak bardzo wszyscy czekamy, ale jak to z oczekiwaniem bywa, czasem się lekko wydłuża. Proszę Państwa, Anna Sita jest moją najbliższą kuzynką, więc również prowadzenie tego spotkania wymaga ode mnie dzielności, powiedziałabym, podwójnej w tej sytuacji. Wiktorze, poproszę Cię o bajki. Chciałabym, żeby Państwo je zobaczyli teraz. Nie, bajeczki w PDF-ie. O, tu. Bajeczki w PDF-ie. I teraz będzie wesoło, już tylko teraz wesoło. Będzie tylko wesoło, nawet może spróbujemy kilka przeczytać i spróbujemy zapytać Anię, co to właściwie się stało, że się udało tak szybko dorysować do tych słów tak piękne, tak niesamowite i tak kompatybilne obrazki. Zasługa jest chyba tylko w poezji Anetki. Nie mogę tego inaczej określić. Są tak cudowne wiersze dla dzieci, że działają na wyobraźnię każdego, kto po prostu jest jeszcze dzieckiem troszeczkę. No ja cały czas chyba jestem infantylna właśnie i dlatego... Wspominałam kuzynkę. Dlatego właśnie wierszyki dla dzieci są dla mnie idealną rozrywką, jakby pożywką. A tutaj Aneta po prostu ma takie fajne podejście. On jest nie tylko dziecięcy, ale też jest po prostu, trafia do dorosłych. I jest bez moralizowania, co jest też ciekawe, ponieważ bajeczki, które zawierają jakieś takie natrętne morały i... Nie, one mają tylko poczucie humoru, które do mnie trafia i to jest chyba najważniejsze. A to, że udało się dorysować te kilka bajek na końcu, to chyba jest jakiś cud. Ale powiedzmy tak, tych bajek było, Aniu, znacznie więcej. Czy ten wybór akurat, że te się tutaj pojawiły, to jest twoja robota, czy Anety? Czy to do ciebie akurat te teksty mówiły bardziej niż inne? Czy z kolei ona zrobiła, nie wiem, jakąś czystkę? Bo przecież ich było 3 razy tyle tak naprawdę. Nie wszystkie się nadają dla dzieci, mimo wszystko. Właśnie, ja się upieram, że dla dzieci. Tak. Niektóre mają podtekst. Czytujesz Tuwima? Tak. Nienackiego. Ale to skierowawki dla dzieci nie są. Też się nie upieram, że wszystko musi być zaraz dla dzieci. Ja rozumiem, że większość twojej poezji jest pisana dla dzieci, ale akurat bajki mogłyby być dla dorosłych. Przeczytamy którąś? Tak, tylko nie wiem, którą. Bo nie wiem, czy my je oglądamy tak, jak Te, którą lubię najbardziej, to już ona była tyle razy, że nie wiem, czy bym chciała, bo najbardziej lubię Arę, może dlatego, że po prostu jest taka bardzo moja. I nie wiem, jeżeli mamy czytać cokolwiek, to właśnie bym chciała o Arze i jej gitarze. To przecież możemy dotrzeć do Ary, a ja sobie usiądę tam, żebym mogła widzieć z perspektywy... Dzięki temu możemy sobie przejrzeć wszystkie bajki. Tak, ta książeczka jest bardzo, bardzo jest piękna. Jak widzicie Państwo, kolorowa niezwykle i obrazki, postaci są też fantastyczne. Zresztą na detal jeszcze by trzeba było zwrócić uwagę, bo w niektórych momentach to jeszcze to jest dodatkowa. Powolutku. O, jest Ara. Tylko, że ja jej na pamięć nie znam, więc muszę iść tutaj. A możesz przy komputerze usiąść, jak chcesz, i ci łatwiej. Była sobie Ara, ni młoda, ni stara. W żółciutkim kubraczku i w niebieskim fraczku mieszkała na górze Ararat. Miała Ara 3 pokoje duże, 2 na dole i 1 na górze. Prowadziła dom otwarty Ara i dla gości lubiła się starać. Często wpadał do Ary pan Dzięcioł na szarlotkę i herbatę z miętą. Tego dnia zaprosili Rudzika, żeby zagrać partyjkę remika. Przyszli goście, tak gdzieś koło 4:00. Na drzwiach widzą przyklejoną kartkę, na niej napis. Uszła ze mnie para, już nie będę stać przy garach. Ara. I nie było jej dobre 5 roku, lecz wróciła z gitarą przy boku. Donosiła też prasa lokalna, że jest Ara bardzo muzykalna.
teraz znana jako Lady Ara, śpiewa cała spowita w Ara w Amarant. I słyszałam, że ponoć zamierza wczesnym latem zawitać do Zgierza. I jeżeli macie Państwo cierpliwość, to jeszcze Wam przeczytam jedną bajkę o kwadracie. Dlatego, że tak, to jest bajka taka typowo dla dzieci. I bajka, która, znaczy figury geometryczne są trzy, kwadrat, trójkąt i koło, i one tutaj wszystkie są. Bądźmy dumni z Anetki, ponieważ dla niej matematyka jest wielką tajemnicą, zdradzę tutaj. Ale to, co potrzeba, to był wiem. Problem ustalić, ale co jest chciałam trójkątem. Też Państwu pokazać, jak można pracować z dziećmi z taką bajką, bo ja w ogóle miałam taki pomysł na początku, jak zaczęłam pisać te wierszyki, żeby dołączyć do książki, która być może kiedyś powstanie, scenariusze zajęć, bo to jest taki początek, wstęp do, o jest kwadrat, do różnych, bardzo różnych zajęć z dziećmi. Ale potem sobie pomyślałam tak, przecież nauczyciel jest mądry i sam będzie doskonale wiedział, co ma z tym zrobić, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zapytał raz kwadrat tatę, co to znaczy być kwadratem? Czy gdy mi urosną ręce, gdzieś mniej będę miał, gdzieś więcej? Tata kwadrat rzekł, mój drogi, będziesz miał też ze dwie nogi, a poza tym, daję słowo, z każdej strony jednakowo. Możesz też pod pewnym kątem zostać nawet prostokątem, ale z nimi się nie brataj, byłbyś wtedy jak brat łata. My jesteśmy pełni treści, nawet koło się w nas mieści i trójkątów cała fura, kwadrat synu. To figura. Ja jeszcze dodam, że te bajki, znaczy miałam taki pomysł w ogóle, dziewczyny niby się z tym zgodziły, ale później jakoś tak pomysł umarł, żeby na tej okładce z tyłu dać taką pieczątkę testowane na dzieciach. One rzeczywiście były testowane na dzieciach, były czytane w przedszkolach, były czytane w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie szkoły podstawowej. Powiedz troszeczkę tak, o tym, bo to jest ze mną na studiach dawno temu była Mariola, która pracuje od, znaczy już w tej chwili poszła na emeryturę w tym roku, w Pleszewie w szkole i ona akurat tak się złożyło, że z racji tej, że nie czuła się jako polonistka dobrze, wzięła ten swój drugi, czyli pierwszy kierunek skończony studiów, czyli nauczanie początkowe, pracowała do emerytury w klasach 1-3. I jak te bajki zaczęłam pisać, to mówię, kurczę, no chciałabym gdzieś to przetestować, przede wszystkim sprawdzić, które z nich są dla dzieci czytelne, które one bardziej lubią. I ona rzeczywiście przetestowała bardzo dużo tych bajek i powiedziała mi, które powinnam, a z którymi mam sobie dać spokój, bo po prostu dzieci ich nie kupują czy nie łapią. I to jest też dla mnie bardzo ważne, bo dzięki temu też wiem, że one no, mogą być wykorzystywane dla dzieci. Znaczy generalnie docelowym adresatem tych bajek jest dziecko w wieku lat, nie wiem, 7-12, ale są też takie bajeczki, które mogą być dla młodszych dzieci i starszych też. Znaczy tu jest jedna taka z podtekstem i nie ma Bogdana Zdanowicza, bo już pojechał, ale no on napisał oczywiście tak prześmiewczo, jak ją przeczytał, ale się dzieci ucieszą. To jest o trelach, bo tam jest wątek erotyczny, natomiast... O. Jeszcze zanim przeczytasz, chciałabym powiedzieć, że bajki były redagowane przez Bogdana Zdanowicza, o czym autorki zapomniały wspomnieć w stopce, no, ale... Wiesz co, zapomniałyśmy, ale ponieważ od pierwotnej wersji te bajki już się tak bardzo różnią, że właściwie ja już teraz nawet nie wiem, gdzie jest, jak one wyglądały na samym początku. Już zgubiłam, bo one były 1000 razy zmieniane. No i to jest właśnie z podtekstem erotycznym. Ja się długo zastanawiałam, czy ją w ogóle tutaj wkładać, ale pomyślałam sobie tak, jeżeli mamy mówić o operze na przykład z dziećmi i zachęcać do opery, no to właściwie dlaczego nie w ten sposób? Czyżyk, jak wszystkie czyżyki, miał smykałkę do muzyki. Pił herbatę z propolisem, zachwycał się Wangelisem, a Akropolis Adieu śpiewał kiedyś doby dwie. Czyżyk także lubił arię. I tym samym dobrze znał je. Nocą o tej samej porze zamykał się w strasznym dworze. Czekał, aż da sygnał kurant. Wtedy Czyżyk, per procura, per aspera i per pedes, udawał się do Mercedes. Sławnej w całym lesie diwy. Domyślacie się więc i wy,
że w Dąbrowie, no i w Sosnach, szły na przemian Tell i Toska. Chciałabym jeszcze zaczepić Anię na chwilę, ponieważ tutaj w tym biogramie na początku no wysłyszeliśmy, że oczywiście pracujesz w szkle artystycznym i tak dalej, ale ja pamiętam czasy, kiedy nasz naówczas bodajże 5 do 7 latek w domu siedział przed telewizorem i mówił: teraz będą bajki Ani Sity, cioci Ani Sity bajki będą. Więc chciałabym jeszcze troszeczkę, żebyś nam o tym opowiedziała, bo to nie jest twój pierwszy kontakt z pracą dla dzieci. Rzeczywiście nie. Dawno temu, to jak dziecko było małe, czyli to już są całe wieki temu, pracowałam przez chwilę w studiu filmów animowanych w Poznaniu. I to było takie spełnienie moich z kolei dziecięcych marzeń, żeby robić bajki, żeby dzieci oglądały te bajki i tak dalej. Czyli po prostu nauczyłam się animować rysunki, i to była dla mnie wielka przygoda. I dekorować, jakby robić dekoracje do tych filmów. No, nie wiem, co więcej powiedzieć. Po prostu to było super zajęcie, dlatego że no, mówię, cały czas jestem dużym dzieckiem po prostu i cieszę się, że mogę po prostu pracować dla dzieci. I to było dla mnie największe wyzwanie i bardzo duża przyjemność. A ilustrowałaś jeszcze jakieś inne książki dla dzieci, bajki? No, niestety to są podręczniki do języków, ale no też, też jakieś. Czy możemy sobie nawzajem obiecać tak... Wiesz, jak to w rodzinie, że to nie będzie ostatnia przygoda? No ja myślę, że nie. Myślę, że teraz z Anetą zrobimy jeszcze jedną książkę, zrobimy ją o wikingach i wyślemy ją na jakiś konkurs znaczący. Jeszcze takich bajek, które się nadają, to jeszcze na drugą książkę się uzbiera. Mhm. Ja nie wiem, czy na przykład jeszcze kiedykolwiek takie coś napiszę, bo też ja Państwu powiem, że to jest tak, potrzeba jest matką wynalazków. Ja nigdy nie myślałam, że będę pisała cokolwiek dla dzieci. Ale byłam z dziećmi z szkoły naszej zaproszona przez Anetę Lipińską z biblioteki na Majkowie po to, żebyśmy tam zrobili coś dla przedszkolaków, które przyjdą. Ja wtedy miałam taki moment, że bardzo lubiłam bawić się teatrzykiem Kami Shibai i z tym teatrzykiem poszłam, ale do niego była mi potrzebna jakaś bajka. I wydrukowałam sobie taką króciutką bajkę o słoniu w pomponie Izabeli Mikrut. Ja bardzo lubię jej bajki, bo one są bardzo dowcipne i też fajne. I z tą bajką poszłam. Ale się okazało, że tych dzieci jest dużo i trzeba było jakoś podzielić je na dwie grupy, a miałam tylko jedną bajkę. Nie mogłam opękać jedną, bo by się znudziły, jakby miały cały czas robić to samo. I właściwie na kolanie napisałam szybciutko pierwszą bajeczkę, tą, która tu jest pierwsza w książce, o wróblu w cuglach. I ona z potrzeby zrodzona, już potem wydawało mi się to tak fajne, że no, tych bajek się napisało 100, tak jak Brzechwa, 101. Jeżeli by wyrzucić te no, około 20, które są absolutnie nie dla dzieci, no to i tak 80 jest takich, które się nadają. W książeczce mamy 40, 39 dokładnie, czyli jeszcze na drugą książkę by było spokojnie. No ja myślę, że te 20 można w osobnej zawrzeć w książeczce. W bajkach nie dla dzieci. Drukarnia nas zawiodła po raz pierwszy. Od 8 lat drukujemy książki, robimy książki, wydajemy. Po raz pierwszy nie dojechały na festiwal zarówno książka Wandy Karczewskiej, jak Państwo wiecie, 5 tom, tylko 16 egzemplarzy, reszta do odbioru w przyszłym tygodniu. Bajki również, podejrzewam, że koło środy będą i wtedy oczywiście każdy, kto będzie chciał, będzie mógł sobie taką bajeczkę od Anetki i od Ani otrzymać. Ja jeszcze tylko powiem, że one są wydrukowane dzięki stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, stypendium w dziedzinie kultury. Aneta napisała wniosek i została stypendystką w tym roku i dzięki temu druk tych bajek autorstwa obu pań był możliwy. Za chwileczkę dalsze Kalisjana, a ja chciałabym, żebyśmy podziękowali Annie Sicie i Anecie Kolańczyk.